Otwieram nadzwyczajną sesję 9. kadencji Rady Gminy Adamówka. Bardzo serdecznie witam na dzisiejszej sesji pana wójta Jacka Kierepkę. Witam zastępcę wójta Edwarda Jarmuziewicza. Witam sekretarza gminy Łukasza Kominko. Witam skarbnik gminy Annę Skórską. Witam dyrektor Centrum Usług Społecznych w Adamówce, panią Malwinę Misiąg. Witam panią dyrektor Szkoły Podstawowej imienia błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w Majdanie Sieniawskim, Magdalenę Gwóźdź. Witam panie i panów radnych, witam sołtysów, witam panią protokolant, jak również pracownika gminy obsługującego strony elektronicznej. Stwierdzam, że na stan 15 radnych, na sali obecnych jest 15, a więc jest wymagane kworum. Obrady mogą być prawomocne. Pozwolę państwu, że przeczytam teraz proponowany porządek obrad. Jako punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia wójta gminy Adamówka do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2024 na zadanie pod tytułem poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Adamówka. Jako punkt piąty, przepraszam, sprawy różne i wolne wnioski. Jako punkt szósty, zakończenie obrad. Czy akceptują państwo proponowany porządek obrad, czy są jakieś inne propozycje? Nie widzę, a zatem przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów jest za przyjęciem porządku obrad, proszę o oddanie głosu. Proszę sprawdzić jeszcze dwa głosy. Dziękuję. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Następnym naszym punktem jest punkt trzeci, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy są jakieś uwagi do protokołu lub zastrzeżenia do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę, a zatem przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Proszę oddać głos. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 1, przepraszam. Protokół został przyjęty większą liczbą głosów. Jako punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia wójta gminy Adamówka do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2024. Na zadanie pod tytułem poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Adamówka. O zabranie głosu proszę pana wójta. Proszę mikrofon podać panu wójtowi. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ta sesja dzisiejsza ma tryb nadzwyczajny w związku z tym, że chcemy rozpocząć działania związane z zadaniem poprawy efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Adamówka. Jesteśmy po przetargu, mamy wyłonionego wykonawcę i w związku z tym, że zadanie będzie się toczyło 12, tak przynajmniej zakłada umowa, 12 miesięcy od podpisania umowy, istnieje konieczność zaciągnięcia tego zobowiązania, żeby można go było realizować w roku przyszłym. Pozwoliliśmy sobie przygotować projekt tej uchwały, przedłożony państwu tutaj na do analizy, do podjęcia. Projekt, który
przedstawia kwoty, które potrzebne są do zaciągnięcia na realizację tych zadań. To są kwoty, czy zadanie będzie realizowane z programu, z dofinansowaniem programu Polskiego Ładu, 10% wkładu własnego gminy Adamówka oraz są uwzględnione tutaj w tej uchwale również środki na zabezpieczenie środków na inspektora nadzoru nad tym zadaniem. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to bardzo proszę. Pozostała część jest tutaj w uchwale. Dziękuję. Dziękuję panu wójtowi. Są jakieś pytania? Proszę bardzo, pan Nicowski. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panowie wójtowie, mam takie pytanie odnośnie tego. Bo pierwsze robi się przetarg na coś, a później się zabezpiecza pieniądze. Czy nie lepiej byłoby wcześniej pieniądze zabezpieczyć, a później wyłonić jakiegoś wykonawcę, mając już jakieś pieniądze? Bo tak trochę, to jest pierwsze robimy coś, nie mając pieniędzy. Proszę o odpowiedź zastępcy wójta. Jeżeli chodzi o zabezpieczone środki, to my te środki mieliśmy zabezpieczone nawet w większej wysokości. Więc proszę zauważyć, że nie mówimy nic o środkach własnych na rok 2024, ponieważ mieliśmy zabezpieczone, mamy zabezpieczoną kwotę 700 tysięcy złotych. Jak się okazuje, po przetargu jest potrzebna nam mniejsza kwota. Natomiast mieliśmy, jeżeli chodzi o zabezpieczenie środków, to mieliśmy wstępną promesę z Polskiego Ładu też na kwotę wyższą, natomiast my do budżetu możemy wprowadzić dopiero środki, które mamy z promesy. Tą promesę możemy otrzymać po przeprowadzeniu przetargu. I po przeprowadzeniu przetargu mamy już kwotę promesy. Kwota tej promesy jest określona w tej uchwale, bo ona będzie wykorzystywana w roku 2025. Natomiast umowę możemy podpisać też dopiero po otrzymaniu promesy. Promesę otrzymaliśmy bardzo szybko, po złożeniu wniosku od razu na drugi dzień, a może nawet w tym samym dniu otrzymaliśmy promesę. Stąd i tak ta sesja zwoływana właśnie w takim trybie nadzwyczajnym, bez zachowania terminów, dlatego że wyznaczyliśmy termin podpisania umowy dla wykonawcy na właśnie dzień dzisiejszy. A zaproszenia na sesję poszły, kiedy jeszcze nie mieliśmy faktycznie promesy, ale wiemy, jaka jest tutaj praktyka z tymi promesami. Otrzymujemy te promesy szybko, nawet przed terminem. On, jak się nie mylę, jest 5-dniowy. Także tutaj środki były zabezpieczone, natomiast ze względów formalnych nie mogliśmy takiej uchwały podejmować, bo co mieliśmy w tej uchwale wpisać, jakąś kwotę taką abstrakcyjną? Możemy właśnie, zresztą wysyłając tą uchwałę, pani skarbnik będzie musiała załączyć do uchwały kopię promesy. To nie jest tak, że my sobie podejmiemy uchwałę i nikt tego nie sprawdza. My musimy się tutaj stosować do tych procedur, które obowiązują. Ja myślę, że przy okazji zabezpieczyliśmy oczywiście środki, które nie mogą, na zadanie, które nie może być finansowane z Polskiego Ładu, czyli na nadzór inwestorski. Myślę, że one są za duże. Dzisiaj będzie otwarcie ofert, to zobaczymy, jaka będzie kwota, ale myślę, że nie trzeba będzie zwoływać kolejnej sesji, żeby coś tam zmieniać, bo myślę, że są na wyrost zabezpieczone. Dziękuję. Dziękuję panu wicewójtowi. Pan wójt jeszcze, proszę bardzo. Panie
przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni Państwo. Tak, ja może przedstawię, bo tak kwota ofertowa wykonania tego zadania to jest 5 788 265 zł i 61 groszy brutto. W tym nasz wkład własny 578 826 zł i 56 groszy. Dlatego tu jest ta kwota pomniejszona o ten wkład własny w paragrafie drugim 5 209 439 zł i 5 groszy i dodana jest kwota na zabezpieczenie na obsługę inspektora nadzoru inwestorskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu wójtowi. Proszę bardzo, pan radny Barszczak. Ja mam takie pytanie odnośnie tego, co dokładnie będzie robione za te pieniądze. Proszę bardzo, pan zastępca wójta. Proszę państwa, więc jeżeli chodzi o zadania, które będą realizowane, to generalnie jest to termomodernizacja naszych budynków gminnych. Może zacznę od Majdanu, bo akurat na zebraniu o tym wczoraj mówiliśmy, więc jeżeli chodzi o Majdan, to będzie termomodernizacja całego kompleksu budynków oświatowych, czyli hala, stara szkoła, stołówka, łącznik i ta nowo dobudowana część razem z mieszkaniami. I ta termomodernizacja będzie polegać na wymianie wszystkich okien i drzwi zewnętrznych. To też taka uwaga, pamiętacie, jak ja stawiałem opór, żeby tam nie wymieniać drzwi, szczególnie tych dużych wejściowych, zbyt pochopnie, bo po prostu no, okazało się bardzo dobrze, że tak się stało, bo teraz one kosztują 10% tylko tego, co byśmy kiedyś zapłacili. I oprócz tego, jeżeli chodzi tą część, nazwijmy to dydaktyczną, to będą też izolowane, jeżeli chodzi o sprawy wilgotnościowe, ściany fundamentowe, tam gdzie trzeba, no wiadomo, nie w hali, która już miała zrobione izolacje takie jak trzeba i były też te ściany docieplone, w tej pozostałej części będą docieplone. Następnie, jeżeli chodzi o Adamówkę, to tutaj budynek szkoły, tej no, gimnazjum kiedyś, będzie też dodatkowo docieplony i będzie wymieniony kocioł, ten, bo tam są kotły gazowe, ale te kotły będą wymienione na kocioł gazowy, ale już taki no, nowoczesny. I do tej pory, no, powiedzmy w tej chwili opalamy tam ekogroszkiem. Ten kocioł też będzie no, zlikwidowany. I w Adamówce również tutaj w oddziałach przedszkolnych będzie wykonana nowa kotłownia wraz z instalacją centralnego ogrzewania, ponieważ no, tutaj jest ogrzewanie w tej chwili elektryczne i będzie też docieplenie. W Krasnym budynek nie tylko będzie docieplony, ale również będzie wyremontowany dach. Podobnie jak w szkole w Cieplicach, gdzie byłej szkole w Cieplicach, gdzie będzie przeprowadzona termomodernizacja, remont dachu i
będzie nowy kocioł na pelet, bo ten to już jest całkowicie, no, można powiedzieć, zużyty, wręcz można powiedzieć zdewastowany. No może to brzmi źle, że zdewastowany, no ale, ale powiedzmy, że wyeksploatowany, delikatnie rzecz ujmując. I oprócz tego będzie docieplona, świetlica, remizoświetlica w cieplicach. Także to są te obiekty, które będą termomodernizowane. No w zasadzie no, będziemy mieć prawie wszystkie obiekty już no, o dobrych właściwościach, jeżeli chodzi o tą izolacyjność cieplną. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wicewójtowi. Czy jeszcze jakieś inne pytania? Proszę bardzo, radny Szewczyk. To jest oczywiste. Tak, no ale docieplenie to tak rozumiemy. Wraz z wymianą storarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. Dziękuję bardzo. Jakieś inne pytania? Proszę bardzo, pan radny Popik. Z wykonawcą kto będzie, bo to duże pieniądze. Więc wykonawcą będzie zakład usługowo-handlowy, handlowo-usługowy Kazimierz Szewczyk i Jeżowe. Dziękuję bardzo. Wykonawca wyłoniony w trakcie przetargu. No, tak ulubione jest takie powiedzenie, że żeby komisja nie wybierała najtańszej oferty, tym razem. To, proszę Państwa, to nie, z całym szacunkiem, to nie zasługa komisji. No tak się ułożyło, że najtańsza oferta nie spełniała wymagań. Przetarg się przeciągał i kiedy po prostu pan wójt wystąpił o przedłużenie ofert, to już ta firma nie przedłożyła stosownych dokumentów. No, prawdopodobnie nie miała. Ta najtańsza, także tym razem nie najtańsza oferta wygrała, ale to naprawdę, kto wygrywa, to jak się ustali pewne zasady, z jednej strony, jeżeli chodzi o kryteria dopuszczające do udziału w przetargu i drugi element, kryteria oceny ofert, to już później tylko trzeba uczciwie to przeprowadzić i tyle. Samo się rozstrzyga. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Brzycki. Mam pytanie, czy w ofercie, w umowie było zawarte, żeby wymiana pracek trwały w trakcie wakacji? Czy była taka możliwość? Panowie, no, nie żartujcie. Tyle powiem na ten temat. No, nie, chodziło mi o to, że no, no, główne prace, żeby były robione w ciągu wakacji, czy była taka możliwość? Jeżeli się coś robi, to będą utrudnienia. Nie da się w przeciągu 2 miesięcy zrobić takiego zakresu robót. 5 milionów. To no, naprawdę proszę to zrozumieć. No będą utrudnienia. Ja to rozumiem, tylko chodzi o to, że żeby główne prace, żeby wakacje były wykorzystane, żeby, bo są takie, są firmy, że po prostu zrobią... Chodzi mi o to, żeby były robione większość prac w czasie wakacji, a nie poza, na wymianę okien, takie, które najbardziej będą utrudniały. Słuchajcie, pracę da się tak zorganizować, żeby to było sensowne i nie przeszkadzało, nie wiadomo jak. Natomiast no nie, jeżeli ja bym teraz powiedział, że bo pan wójt będzie podpisywał umowę o 14.30, zresztą nawet wykonawca ma wcześniej, żeby pogadać o harmonogramie. No to ja mu powiem, żeby on zrobił w szkołach na wakacjach? No przecież to jest nierealne, no nierealne. Panie radny, my na przykład nie rozumie dokładnie. My na przykład bardzo chcemy,
Zobaczymy, co wykonawca na to, żeby kocioł, a będą utrudnienia, nie da się kotła wymienić, żeby nie było przerwy w dostawie ciepła, wymienił jak najszybciej w szkole, tutaj akurat w Adamówce. I to nie jest problem. Panie wicewójcie, ja może dwa słowa. Panie radny, jest taka sprawa, że sprawy budowlane nie wszystkie można wykonywać na wakacjach. Tutaj podstawą jest wymiana okien. Musowo zacząć od takiego etapu, wymiana okien. Potem można robić termomodernizację. Nie będzie miał ten wykonawca czasu, jeżeli będzie wymieniał okna na wakacjach, żeby zrobić termomodernizację po wymianie okien. Nie ma takiej możliwości, bo skończy się za szybko termin. To jest takie moje spostrzeżenie. Jeszcze proszę bardzo, pan radny Nicowski. Panie przewodniczący, panowie wójtowie, ja mam takie pytanie. To macie rację, wiadomo, że to się nie da zrobić wszystkiego na wakacjach, ale też okien nie będziemy wymieniać tam przykładowo w styczniu, bo to też trochę byłoby, wiadomo, że tam on sobie już z tym poradzi. Tylko ja miałem pytanie bardziej inne. Odnośnie tego przetargu, czy gmina miała jakieś konkretne na przykład, jakie mają być zastosowane materiały, jakie okna mają spełniać warunki, czy mają być na przykład trzyszybowe, bo to jest ważne, ale właśnie też jakiej firmy, bo na przykład później wykonawca może wziąć, nie chodzi o to, może podobnej klasy, ale jakieś takie firmy, bo wie pan, też są stropian jest różny, okno, firma jest różna, bo później ja wiem jak jest, na przykład się zamontuje, a tego okna później nie można ani otworzyć, ani uchylić, bo coś takiego, wie pan, później usterki, później gwarancje. Ale to nie jest śmieszne, panie wójcie, to są bardzo poważne sprawy, naprawdę. Dlatego pytam właśnie, jakie kryteria gmina założyła w stosunku, czy ten wykonawca będzie materiał kupował sam i to wszystko, czy jak to ma być? Proszę bardzo, pan wójt odpowie. Panie radny, oczywiście, jeżeli chodzi o zamówienie publiczne w tej chwili, to jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia, to jest bardzo precyzyjny dokument, który i załączniki do niego, który określa wszystkie parametry, które są wymagane. I to opracowują specjaliści, którzy wiedzą, jakie wpisać wymagania, jeżeli chodzi o danego rodzaju element budowlany. Więc tutaj proszę się o to nie martwić. Na pewno są to wszystkie elementy budowlane, które spełniają wymagania i normy obowiązujące. Natomiast ja chciałem tu uzupełnić jeszcze tą odpowiedź tutaj do radnego Adama Brzyskiego, bo na pewno nie będzie to w taki sposób, że wszystko naraz, bo to są zbyt duże obiekty, jeżeli chodzi o szkoła w Majdanie Sieniawskim czy szkoła w Adamówce, więc na pewno nie będzie takiej konieczności, żeby całość obiektu została zamykana i jakaś tam przerwa. Natomiast jeżeli chodzi o utrudnienia, tak, będą utrudnienia, bo sami państwo rozumiecie, że 12 miesięcy od podpisania umowy do zakończenia tych prac, które są zakładane w kontrakcie, to nie jest długi okres czasu, a zakres prac jest olbrzymi. Bo jeżeli chodzi o szkołę w Majdanie Sieniawskim, łącznie z izolacją fundamentów, więc to też są takie roboty, które będą trochę trwały. I na pewno tutaj będzie olbrzymie wyzwanie też przed nie tylko nami, ale również panią dyrektor, która będzie też tam na miejscu musiała pilnować jak gdyby organizacji szkoły w tym okresie. No nie tylko panią dyrektor, ale pana dyrektora tutaj w Adamówce, bo to wiadomo, to są obiekty, które są zarządzane przez te osoby. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo wójtowi. Proszę bardzo, radny Nicowski jeszcze. Też mi się wydaje, że jakiś nadzór inwestorski gminy nad tym też będzie, żeby, bo chodzi o co? Na przykład, czy będę się tego czepiał, ale to są takie sprawy na przykład proste, bo wykonawca wiadomo ma się rozumieć, że on kupi materiał, tak? Od razu z materiałem. Tak, oczywiście. I teraz, ale do czego zmierzam? Bo znam takie przypadki, jak się robi ze swoim materiałem, to się przeważnie robi tak, że żeby go jak najmniej użyć, a powiedzieć, że się użyło tyle i tyle za te pieniądze. To jest takie bardzo proste i dlatego chodzi o ten nadzór inwestorski, żeby
żeby było widać, że to poszło, na przykład, że na przykład warstwa dobrej siatki, czy kleju razy dwa albo trzy razy, a nie, że raz i mówi, to wystarczy i tak dalej, bo wie pan, bo no na tym robią, oni sobie na tym robią po prostu, że tak powiem, zarabiają, a to później jest takie, jakie jest. Cieszę się bardzo, że również państwo jesteście też, że tak powiem, zainteresowani tym tematem. Natomiast tak, ma pan rację, każda inwestycja, która jest prowadzona przez gminę i szczególnie inwestycje, które są prowadzone z udziałem środków zewnętrznych, wymagają tego, żeby ze strony inwestora był wyłoniony inspektor nadzoru, który sprawdza wszelkie możliwe, wszelkie prace, które są wykonywane i sprawdza wszelkie certyfikaty materiałów i elementów, które są montowane w obiekcie. To są działania, które są od dawna praktykowane, także to nie jest nic nowego. To tutaj, tak jak państwo widzicie, w paragrafie drugim ta kwota druga, która jest tam, to jest właśnie kwota zabezpieczenia na obsługę nadzoru inwestorskiego, inspektorów, którzy zostaną wyłonieni w drodze przetargu. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan wicewójt. Ja jeszcze muszę uzupełnić, bo proszę państwa, żeby dobrze rozumieć ten proces inwestycyjny, jaki jest realizowany w jednostkach generalnie publicznych, to musimy wiedzieć jedno. Za podanie firmy produkującej jakiś materiał, to idzie się na Komisję Dyscypliny Budżetowej. Nie wolno absolutnie operować producentami materiałów. Też żebyście byli świadomi tego, że gmina nie płaci za to, bo ja się często spotykałem z tym, a oni tam stoją i nic nie robią. A co mnie to obchodzi? To ja mogę tylko się martwić, że nie realizują sprawnie i szybko, bo my im nie płacimy za to, ile oni robią. My mamy, w tym przypadku to mamy nawet wynagrodzenie ryczałtowe, czyli po prostu wykonawca za określoną kwotę ma nam to dobrze zrobić. Oczywiście po naszej stronie jest pilnowanie, żeby to było zrobione dobrze, żeby grubość materiału była, powiedzmy grubość styropianu była taka jak trzeba, żeby okna były takie jak trzeba, żeby ten styropian był odpowiedniej klasy z takimi parametrami, ale nigdy nie możemy mówić nawet o tym, że możemy wskazać producenta. One mają być tylko dobre i ma pan tu rację. No nie może być sytuacji takiej, że jeżeli by się okazało, że na odbiorze nie można okna otworzyć, no to będzie wykonawca wymieniał i tyle. Zresztą mamy też na to gwarancję. W tym przypadku mamy 5-letnią gwarancję. Także to po prostu tak wygląda. Natomiast no, żebyście byli świadomi, bo to, że stoją albo nie robią zbyt intensywnie, to jest nagminnie, ludzie zgłaszają, bo oni tam stoją. Niech sobie stoją. No to jest problem właściciela firmy, a nie gminy. My im za to nie płacimy. My im nie płacimy za godziny, my im nie płacimy... my im płacimy za końcowy efekt, żebyście byli tego świadomi, a nie to, co się dzieje po drodze. Bo załóżmy, trzeba będzie coś zerwać, albo coś spadnie, albo... To nie nasz problem, to jest problem wykonawcy. Dziękuję bardzo panu wicewójtowi. Proszę bardzo, pan radny Kierapka. Czy do tej inwestycji został już wyłoniony inspektor nadzoru? Nie został jeszcze. Dziękuję. Jeszcze są jakieś pytania? Proszę bardzo, radny Szewczyk. Jeszcze będę miał takie pytanie odnośnie właśnie prac w tej byłej szkole w Cieplicach. Czy tam, panie wójcie, jest przewidziana hydroizolacja fundamentów, bo jak wiem, podchodzi tam woda do piwnicy? Dziękuję. Są jeszcze pytania? Nie widzę. A zatem przechodzimy do głosowania. Czytam projekt uchwały. Uchwała
numer 6/31/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 21 października 2024 roku w sprawie upoważnienia wójta gminy Adamówka do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2024 na zadanie poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Adamówka. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę oddać głos. Dziękuję bardzo. Głosów za 14, przeciw 0, wstrzymujących się 1. A zatem uchwała wchodzi w życie większą liczbą głosów. Dziękuję bardzo. Następnym naszym punktem jest punkt 5. Sprawy różne, wolne wnioski. Jeżeli ktoś z pań i panów radnych by miał jakąś sprawę do przedstawienia na forum rady, to bardzo proszę. Proszę bardzo, pan wiceprzewodniczący. Stan. Korzystając z okazji, że mamy pana radnego, mamy panią dyrektor z Majdanu, czy ta już osławiona przez kilka sesji ubikacja, czy spłuczka w ubikacji już działa? Dziękuję. Jeżeli już jest to wyjaśnione, to dziękuję bardzo pani dyrektor za odpowiedź. Oczywiście panie wiceprzewodniczący rozumie pytanie, bardzo dobrze pan zadał, bo kilka sesji było problem z tym, ale został, widzę, ten problem rozwiązany. Jeżeli są jeszcze jakieś inne pytania, proszę bardzo, pan radny Kierunka. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam jedną sprawę. Wczoraj w Majdanie odbyło się spotkanie sołeckie i spotkaniem sołeckim miałem okazję porozmawiać z kilkoma osobami, które zaczepiły mi w pewnej sprawie. Odnośnie sprawa dotyczy drogi powiatowej tutaj od drogi wojewódzkiej na Dobropol, ta przez Bukowiec, która przebiega. I tam w kilku miejscach jest nieustosunkowany stan prawny niektórych działek, które przebiegają przy drodze powiatowej i one są zapisane jako użytkowanie na zasadach samoistnienia. Użytkowane są przez gminę. No i teraz w niektórych przypadkach, nawet naprzeciwko mnie, u mojego sąsiada, była taka sytuacja, że sąsiad złożył wniosek o czyste powietrze, no a budynek stoi na trzech działkach, na środku przebiega dawna droga. Na ostatniej sesji nawet mieliśmy uchwałę, na której przegłosowywaliśmy, że ten mieszkaniec może tą działkę wykupić. A sytuacje wyglądają w taki sposób, jak ludzie to przedstawiają. Ja, broń Boże, nie mogę powiedzieć, czy tak jest faktycznie, tylko to, co z tego, co mi ludzie relacje zdają, że kiedyś tam, wiadomo, przodkowie przekazali część swoich działek na wykonanie tej drogi nieodpłatnie, no bo wiadomo, że to było na cel jakiś tam wspólny. A teraz są sytuacje, że jeżeli ktoś chce tą działkę jakoś tam, powiedzmy, uzyskać, to musi ją od gminy odkupić. I czy jakiś, nie wiem, możemy jakiś system, ja powiem szczerze, nie wiem, jak to prawnie powinno wyglądać, tylko po prostu zadaję pytanie, czy jest taka sytuacja, żeby ludzie nie musieli tych działek odkupywać, bo miałem też taką sytuację, projektowałem na Dobropolu dom i żeby podpiąć się do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, mieszkaniec musiał przejść powiatową i przypiąć się do studzienki tam na działce swojego brata czy tam siostry, nie wiem, jak tam to wyglądało, ale w międzyczasie musiał przejść też przez tą działkę, która właśnie ma taki status, że jest użytkowana na zasadach samoistnienia przez gminę. A tak po prawdzie, gdyby się bardzo uprzeć, to ta działka przebiega wzdłuż drogi przed czterema działkami i czterech tych gospodarzy faktycznie nie ma wjazdu na działkę, gdyby się gmina uparła, tak powiem szczerze. Chodzi mi, czy ten status prawny jesteśmy w stanie jakoś wypracować. To mówię, takie moje po prostu pytanie. Proszę bardzo, pan wójt odpowie. Panie radny, więc tak, z tego co mi wiadomo, to gmina jest właścicielem tych gruntów, nie jest na zasadzie samoistnego posiadania, bo to są grunty, które zostały pozostałości po drodze powiatowej, która kiedyś przebiegała tymi pasami.
Później było to, nie pamiętam, który to był rok, ale znaczy, mogę i nie pamiętać tak naprawdę, który to był rok. Bardzo dawno to było już. Natomiast pozostały właśnie takie odcięcia, gdzie faktycznie mieszkańcy, właściciele ustępowali z tych terenów po to, żeby nowy pas drogowy wydzielić. Te grunty, które pozostały po wydzieleniu tych pasów drogowych, zostały wstępnie przeniesione do Skarbu Państwa jako Państwowy Fundusz Ziemi najprawdopodobniej. Mówię najprawdopodobniej, bo aż tak historii daleko nie znam, ale tak to się dzieje z takimi gruntami. I w jakimś tam okresie gmina stała się właścicielem na zasadzie skomunalizowania tych gruntów. I teraz tak, od tamtego czasu tak naprawdę nikt tutaj w gminie nie naciskał, żeby ktoś za wszelką cenę starał się nabyć te działki. Natomiast jeżeli wnioski wpływają od mieszkańców, to my przygotowujemy tą działkę do sprzedaży w taki sposób, że zlecamy jej podział i wycenę. I takie obowiązki na gminie ciążą. My nie możemy inaczej gruntu sprzedać, tylko i wyłącznie w taki sposób, bo gdybyśmy w inny sposób podchodzili do tego, to są instytucje, które nas nadzorują i zaraz by nam zarzuciły defraudację mienia publicznego. Więc no i tutaj naprawdę mieszkańcy, z tego co wiem, to ponoszą tak naprawdę tylko koszty podziału i wyceny tych gruntów. Dobrze, dziękuję za odpowiedź. Dziękuję bardzo. Jeszcze jakieś inne sprawy? Proszę bardzo, radny Popik. Ja chciałem zapytać o te pojemniki i z PCK i o te góry tych zaleganych worków. Czy w tym temacie coś zostało zrobione? Proszę bardzo, pan sekretarz odpowie. W tym temacie od ostatniej naszej sesji pomimo apelu powiększyły się góry śmieci i to jest ten efekt widoczny. Z tych najwidocznych efektów jest taki, że została przeprowadzona rozmowa z właścicielem. Właściciel obiecał, że uprzątnie to, co jest poskładowane łącznie z kontenerami. Także kontenery zostaną też zabrane, tak. Dziękuję panu sekretarzowi. Jakieś inne sprawy jeszcze? Może jeszcze ostatnio były odbierane śmieci, segregowane i okazuje się, doszły do mnie informacje, że niektóre worki ze śmieciami zostały, pozostały. Więc jakaś jest kontrola, która nie wiem na czym to polega. Chyba prawdopodobnie sprawdzają, czy dobrze są segregowane. I tutaj w tym temacie chciałem zapytać, do czego to dotyczy, bo ludzie, którym zostawiono te worki, oni nie wiedzą, o co chodzi. Panie radny, to jest związane z niewłaściwą segregacją odpadów, bo odpady są, wydaje mi się, że tam bardzo precyzyjnie jest określone, jak powinny być segregowane. Firma, która odbiera, robi takie kontrole od czasu do czasu, a związane jest to z tym, że gdy dostarczą te odpady na miejsce, okazuje się, że muszą jeszcze raz je przesortować we własnym zakresie, co należy do obowiązków mieszkańców. Na pewno, jeżeli były pozostawione jakieś worki do segregacji odpadów, to była naklejka z przekreśleniem, bo to widziałem sam osobiście, że jest niewłaściwie przesegregowany odpad. Przepraszam, ja bym miał taką uwagę do tych pań, bo do firmy, która robi taką przegląd tych worków, z tego względu,
Chodzi o to, żeby oni nie tylko napisali, że jest nalepka, że jest złe segregowanie, tylko żeby zostawili ewentualnie jeszcze wykaz albo informacje odnośnie tej segregacji, bo to jest w pewnym sensie no, dodatkowa taka informacja odnośnie edukacji ludzi, bo różnie to bywa. No, ja tu wyrwałem prawie ten mikrofon. Proszę Państwa, to co, mają stanąć i napisać elaborat, jak należy śmieci segregować? No przecież... No bądźmy normalni. I tutaj bardzo się cieszę, że to, co pan sekretarz powiedział. No jeżeli ludzie nie potrafią korzystać z kontenera, no to bardzo dobrze. Zabiorą i będzie święty spokój. No bo no sam widziałem, sterta jest tych nie wiadomo czego tam, nawiasem mówiąc, nie wiadomo czego i dalej dokłada. No słuchajcie, Jeżeli są pewne zasady, no to albo jesteśmy dziećmi, albo jesteśmy odpowiedzialni. No, jeżeli my będziemy bez przerwy naklejać, że kontener pełny nie wolno już więcej dostarczać, nawet na worku pisze, co tam może się znaleźć. A ja wiem, że z tym jest olbrzymi problem, a w tej chwili, kiedy kto inny odbiera, a kto inny później segreguje, bo te odpady, to też, żeby było jasne, wszystkie trafiają. Ja byłem kiedyś na sortowni, wszystkie trafiają do sortowania, bo nie są sortowane dobrze, no ale jak są już skrajne sytuacje, no to jakoś trzeba ludzi uczyć. Ale nie, to jest za proste, żeby jeszcze coś pisać. Proszę, wiceprzewodniczący, dziękuję. Chce zabrać głos jeszcze w tej sprawie. Panie wójcie, ja mam taką jeszcze tutaj tylko zwykłą uwagę, żeby jeżeli robią takie uwagi odnośnie tych właśnie, niech zostawią informację, jak powinno się taką broszurę. Ale panie wójcie, nie każdy wie, bo gdyby wiedział, Będę się sprzeciwiał, panie Popi, bo tak nawet jak wicewójt powiedział, że na tym żółtym pisze, co tam trzeba wkładać. Pisze. I ja też byłem jednym z tych, którzy mi zostawili nalepkę źle segregowane śmieci, bo no są też, widzisz, ile tego przyznaje się, bo wrzuciłem worek taki po zbożu, wrzuciłem do tego i to nie jest plastik, tylko to jest tekstylia. I wycięli mi to właśnie, wycięli, by nie pokazali, że to jest złe. Tak, a teraz już wracając no to nieładnie do tej z pańskiej kopy, strony, kopy to... naszych tych śmieci, to panie wójcie, to nie możemy narzekać na ludzi. Nie możemy narzekać na ludzi. To jest wina tych, którzy postawili ten i nie odbierają przez cały miesiąc. Cały miesiąc. Więc naprawdę... Ale oni mają obowiązek co 2 tygodnie upróżnić, bo sam rozmawiałem z nimi, którzy upróżniają. Mają problemy. No to dobrze. Cieszę się, że tak pan sekretarz to załatwił, że znikną te kontenery i będziemy mieć spokój. Oczywiście te śmieci wylądują w lesie. Dziękuję. Ja bym... Przepraszam, pan sekretarz odpowie. Ja tutaj pozwolę sobie nie zgodzić się z panem wiceprzewodniczącym. Przez wiele lat tych kontenerów nie było, teraz one są i faktycznie no, uważam, że podobnie jak kontenery, podobnie jak kosze na śmieci, no, trzeba ich używać zgodnie z przeznaczeniem. To, że kontener jest pełny, nie oznacza, że mamy prawo jako mieszkańcy wysypywać jakiekolwiek śmieci poza kontenerem, bo to jest zwyczajne zaśmiecanie. Te informacje i naklejki, o które prosił pan radny, zostały przeze mnie naklejone i faktycznie nie używałem nigdy tych kontenerów, ale przy naklejaniu tych naklejek zbliżałem się do nich. Tam jest po prostu zwykły fetor, inaczej tego nazwać nie można. Jest po prostu smród. No tak jest. Czekać tylko, kiedy tam zalegną się jakieś szczury czy coś podobnego, bo zbliża się zima. I to nie jest tylko
problem w Adamówce, bo nawet przejeżdżając ostatnio przez Tarnogród, zauważyłem, że w Tarnogrodzie jest to samo. To jest po prostu takie pewnie jakieś niedbalstwo nasze jako mieszkańców, bo też ciężko tego nie zauważyć. No, podejrzewam, że nie robi się to nocą, tylko też często za dnia i to po prostu jest taki fatalny nawyk, że nie zwracamy na to uwagi, że ktoś te śmieci dokłada. W ilościach naprawdę w ciągu ostatniego tygodnia one się... doszło tam pewnie 1/3 tego, co było. A wracając jeszcze do segregacji odpadów, bo to też taki element dotyczący porządku i tak dalej. Mieszkańcy muszą dbać o to, żeby segregować te odpady, bo to też ma wpływ na koszty przetwarzania i koszty, które ponosi gmina, co jednocześnie przekłada się na cenę płaconą końcowo przez mieszkańca, więc im lepsza ta segregacja będzie, tym na pewno będzie niższy koszt przetwarzania. I w końcu to jest chyba taki pierwszy, już dzisiaj mamy październik i to jest pierwszy raz, kiedy ta firma odbierająca odpady dokonała takiej analizy, co w tych workach jest. Zgodnie z rozmowami, które tutaj były przeprowadzane, będzie taka informacja po odbiorze odpadów, która spłynie do gminy i będą też wskazane te posesje, które niewłaściwie segregowane odpady przekazały. Dziękuję. Proszę bardzo, radny Nicowski, chce zabrać głos. Panie przewodniczący, ja mam taką propozycję odnośnie tych śmieci, bo pan wiceprzewodniczący już wie, jak to ma segregować, tylko chciałem się też zapytać, czy złożył czynny żal za to, że źle wcześniej segregował, ale już teraz chyba wie i ma wspaniałych radnych za domówki, no to komisyjnie sprawdzać by było i wtedy nie będzie problemu. Dziękuję, proszę bardzo. Tak jak już się przyznałem, popełniłem błąd. Wrzuciłem worek, uznając, że to jest plastik. A to nie był plastik, to była po prostu tekstylia. Musi pan uważać, pan teraz jest na stanowisku. Pan też. Panowie, ja myślę, i panie, państwo radni, myślę, że zakończmy już temat odpadów komunalnych, bo już wszystko żeśmy na ten temat powiedzieli. Jeżeli są jeszcze jakieś inne sprawy poza odpadami, to bardzo proszę. Nie widzę, a zatem dziękuję bardzo za przybycie na dzisiejszą sesję. Zaproszonym gościom, paniom i panom radnym, sołtysom, jak i pracownikom gminy. Dzisiejszą sesję uważam za zakończoną. Dziękuję bardzo.